Jakie dzisiaj atrakcje? No dzisiaj jest trochę niespodzianek, jest zupa Zagraj, której powiem szczerze, że jest to taka typowo kocielska zupa, której de facto nie znam, tak? Nigdy nie konsumowałem, ale myślę, że wszystko przed nami. Poza tym no, będzie na pewno dzik, będzie na pewno dużo innych wspaniałych atrakcji. Myślę, że ten festiwal smaku wpisuje się jednak już pomału w gminę Starą Kiszewę, bo to jest trzeci z kolei. Kiedy pierwszy festyn organizowaliśmy, to gotowaliśmy parze brodę i wtedy pytałem mieszkańców, ja mówię, a może by zmienić formułę tego festiwalu, czyli czy inaczej będziemy, czy będziemy coś innego robili przy kolejnych festynach. Mieszkańcy mówią, nie, panie wójcie, zostawmy to, bo to jest fajne, tak? To jest fajne to gotowanie. Współpraca... takich ważnych ludzi, zobaczcie, oni idą, tam się... bardzo miło. Bardzo Szanowni proszę. Państwo, to jest pierwszy punkt dzisiejszego programu. Moi drodzy, jak widzicie, czapeczka na głowę. Zapaska jest, noże są, deska na stole. Zanim, moi drodzy, wszyscy zostaną odzieni, ja chciałbym przedstawić jeszcze jedną osobę właśnie. Człowieka, który gotuje z pasją, człowieka, o którym wcześniej mówiłem. Człowieka, który występował w Masterchefie. Chciałbym przedstawić skromnego, niepowtarzalnego Patryka Dziamskiego. Patryk, zapraszam Ciebie tutaj do mnie. Mogę na chwilę mikrofon? Tylko sekundę. Wiem, że Ci zabiorę na sekundę. Jak będziecie tam gotowi, moi drodzy, mówić. Czyli, moi drodzy, zwarci? Moi drodzy, nie słyszę, zwarci? O, widzicie dopiero teraz, jest werwa, jest w nich moc. Moi drodzy, 3, 2, proszę uważać na palce. 1, zaczynamy, start! Moi drodzy, poszły konie. Szanowni Państwo, jak chcecie zobaczyć, jak Wasz wójt rozprawia się z głąbem, zapraszamy teraz pod ten namiot, spójrzcie, jak fantastycznie to wygląda. Nie ma zakazu robienia zdjęć. Tutaj podejście profesjonalne. Zauważ, że prawie każdy kawałek jest tej samej szerokości. I zobaczcie, 7 mm. I zobaczcie, głąb wycięty. A ten głąb, gdzie on może być wrzucony, moi drodzy, niektórzy to wyrzucają, nie? A na gazie się do tyle rosło, nie? Zobaczcie, to dorosło będzie fantastycznie lepiej. Fantastycznie się chrupie, ja zawsze mamie podżerała, można też któregoś tak. Dzieci to sobie skrupie, pewnie, że tak. Dobrze, moi tutaj drodzy, ta pusta pocięta, ja myślę, że poszatkowana, ja myślę, że możemy ogłosić remis, nie? Jest dobry, czyli panowie. Brawa dla organizatorów. Wielkie brawa. Dziękujemy panowie. Moi drodzy, my włodarzom na chwilę dziękujemy, bo my tą kapustę wrzucamy, ale to nie jest koniec, moi drodzy, bo wy tą zupę będziecie doprawiać. Ja bym prosił, żeby co 10 minut zaglądać tu do nas i doprawiać zupę. Moi drodzy, i tą zupę włodarze osobiście będą wydawać za około godzinę. Także włodarzom dziękuję, a wracamy, moi drodzy, na naszą scenę, gdzie karczma Wiking i zupa berdyńska, moi drodzy, idziemy do nich. Moi drodzy, zupa jest to rybna, tak? Tak, to jest zupa rybna, która pochodzi ze Skandynawii. Tak jak każde miasto, każdy okręg ma swoją zupę rybną, tak samo miasto Bergen ma tak samo swoją zupę bergeńską. Zupa przygotowana ze świeżych ryb, które zazwyczaj tam się kupuje na targu. Dodatkowo przygotowuje się do niej pulpety rybne. My akurat przygotujemy je z dorsza,
A żeby zupa miała specyficzny smak, tak jak oni tam dodają, Skandynawowie. Moi drodzy, grzebamy zupę, wydajemy. I ja już proszę, ażeby kolejka ustawiała się do tej pysznej zupy. 20 wspaniałych gości, którzy nas tutaj odwiedzą, zapraszam na scenę do degustacji. Czy możemy zapraszać już? Dajemy ci 5 minut, moi drodzy, czyli 5 minut i zapraszamy na zupę. Ale moi drodzy, to nie wszystko, bo ja zapraszam za chwileczkę osoby, które chcą wziąć udział w degustacji rolad z truskawką. Z tymi wspaniałymi kucharzami, już to już trzeci raz, naprawdę jest to wielką przyjemnością, że mogą tutaj być z nami również i gotować smaczne potrawy. Stara Kiszewa chyba już zaczyna być z tego znana, prawda, że właśnie tutaj kultywuje się te kaszubskie stare tradycje kulinarne. A ponieważ leżymy trochę na pograniczu Starej Kaszub i Kociewia, więc dzisiaj tak troszeczkęśmy skręcili na bok, tak, ale myślę, że i ta kocieska potrawa, te kaszubska potrawa również będzie, także niczemu nie umniejszymy. A czy możemy powiedzieć, że to jest właściwie taka największa impreza, jaka odbywa się tutaj w gminie? Tak, kiedyś tego typu imprezy, festyny różnego rodzaju odbywały się w poszczególnych sołectwach, ale te festyny, no powiedzmy, one były takie, jakie były. Stąd pomysł był taki, żeby zorganizować jeden festyn na terenie gminy z gwiazdą, z taką powiedzmy, ze wszystkim tym, co można dać, z atrakcjami dla dzieci, jak tutaj widać, że są i dmuchawce, które mogą korzystać do opory, to za darmo, ale też przy okazji w ubiegłym roku po raz pierwszy odwiedziła nas grupa Czechów, którzy tam mają to wesołe miasteczko i też w tym roku są, no widocznie im się to opłacało. Ja takiej zupy nie jadałem, nie widziałem i chciałbym z miłą chęcią ją posmakować. Moi drodzy, zupka ładnie pachnie, koper wewnątrz jest, bo jak ryba to i koper, odrobinę śmietany chyba tam jest, tak? Jest, a my lubimy śmietanę, nie? My lubimy tłuste, nie? Fajnie. Powiem wam tak, zupka wszechnia. Zaskakujący smak, ale ten. Powiedz mi, u siebie macie tarcie? Moi drodzy, czyli widzicie, jeśli na pewno wam zasmakuje to zupa, bo tak uważam, to zapraszamy was później. Powiedzcie znajomym, przyjaciołom, wszystkim, że taką pyszną zupę można zjeść właśnie w tarcie Wiking. Także przygotowaną oczywiście, moi drodzy, przez Pawła Brońskiego. Moi drodzy, to jest twoja pomoc, czy to jest zastępca szefa pyszny, jeśli mogę, pani Dorota? A, czyli widzicie, moi drodzy, zespół składający się z kobiety i mężczyzny. Oczywiście na kuchni. Proszę nam powiedzieć, dzisiaj poznamy rzeczywiście takie kaszubskie przysmaki? Oczywiście, że tak, moi drodzy, poznamy wspaniały smak tutaj meleny, czyli truskawki waszej, tak, ale z lipowym sosem. Będziemy mieli, moi drodzy, pomogę sobie troszeczkę, ale mamy zupę bergeńską, ale będziemy mieli taką zupę jak zupę Zagraj, która będzie na kiszonej kapuście. To będzie na sam koniec, gdyż będą nam grać cudowne zespoły i my zagramy też wspaniałą zupą, ale nie tylko, będą też
rzeczy, bo oczywiście, moi drodzy, będzie wspaniały dzik podawany z malinami i z burakiem. Będzie również, moi drodzy, podawane będą racuszki, poliki wołowe, a moi drodzy, taka kwintesencja to będzie gomułka po kociewsku. Sam jestem ciekaw, co to jest, bo moi drodzy, człowiek się uczy całe życie i głupi umrze. Także ja też przyjeżdżając w takie miejsca uczę się, moi drodzy, tutaj na przykład dań, które pochodzą stąd. Także sam jestem ciekaw tej potrawy. Ale zauważ, bogata zupa, prawda? Warzywa, krewetka. Czy ja to widzę łososia? Paweł, łosoś przecież? To jest łosoś. Moi drodzy, i do tego kwaśna śmietana. Myszy, właśnie, moi drodzy, pokrojone ładnie warzywa, czyli estetyka podania, moi drodzy. Estetyka podania jest bardzo ważna. Bo nie tylko jemy, też otrzyma. Patryku, ja ci przeszkadzam, konsumuj sobie, a my sobie, moi drodzy, wybrali. Jak, moi drodzy, jak zupa? Pyszna, czyli tarczma wiking, jak? Tak czy tak? Kule, moi drodzy, czyli, a państwo jesteście ciekawi, jak ta zupa będzie smakować? No dobrze.